Dzień dobry. Jan Piński, witam na moim kanale. Dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć o najważniejszych kobietach w polskiej polityce. Jeżeli chodzi o politykę rządzących, czyli prawo i sprawiedliwość. To jest taki triumvirat. Pierwszą jest Patrycja Kotecka, drugą jest szefowa informacji Polsatu, Dorota Gawryluk. Trzecią jest żona Jacka Kurskiego, Joanta Klimek Kurska. Te panie stworzyły taki mechanizm, który pozwala im wpływać na medialną, a także na naszą rzeczywistość. Jak to wygląda w praktyce? Patrycja Kotecka od zawsze, od kiedy się związała za Zbigniewem Ziobro, co nastąpiło jeszcze za czasów pierwszego e, rządu PiS, miała coś, umiała po prostu promować męża w mediach. E, Zbysz, Zbigniew Ziobro to nie jest człowiek, którego łatwo jest wypromować. To jest facet, który jest niski, ma krzykliwy głos, jest e, bardzo nerwowy. Dzięki Patrycji Koteckiej zaczął być lepiej postrzegany w mediach. E, Dorota Gawryluk to od razu powiem, że z tych trzech pań dwie znam osobiście czyli znam Patrycję Kotecką i znam właśnie Dorotę Gawryluk to jest osoba, która pozuje na taką obiektywną dziennikarkę, ale tak naprawdę ona sympatyzuje właśnie z obecną władzą. I to, że Polsat jest dzisiaj postrzegany jako echo TVP i czyli telewizji Jacka Kurskiego tak naprawdę, to właśnie jest jej zasługa. Wiecie Państwo, ja akurat nie mam telewizora, nie śledzę tego, natomiast takim sygnałem, że coś jest nie tak jest to, że Polsat bywa nazywany polszmatem właśnie z powodu wspierania Prawa i Sprawiedliwości. Dorota Gawryluk to jest właśnie osoba, która jest odpowiedzialna za działania Informacji w Polsacie. Jak to wygląda w praktyce? Otóż, na przykład, Polsat dokonywał szeregu manipulacji i ataków, i pomijania, przemilczania w czasie wyborów w 2019 roku na szkodę Konfederacji. Dlaczego Konfederacji? Ano dlatego, że im silniejsza Konfederacja, tym słabszy PiS. To jest taki właśnie prosty układ. Ee, Joanna Klimek to jest właśnie żona, nowa żona Jacka Kurskiego. To jest, wszyscy Państwo pamiętacie coś, co dla katolików jest po prostu oburzające, i dla ludzi, że Jacek Kurski, człowiek, który miał trójkę dzieci z pierwszego małżeństwa i żonę i związek, który wyławił Jan Paweł II, czym się sam Kurski chwalił, nagle nic tego nie po zakończeniu tegoż związku y, związał się z Janną klimek kurską i y, doprowadził do tego, że oboje wzięli ślub kościelny. Co naprawdę jest już takim było takim sygnałem, że nie ma żadnych granic. No bo jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś podchodzi nawet poważnie do tego, i do wiary, i do zobowiązań, no to coś takiego musi szokować, że. Jedną żonę wymieniamy na drugą żonę, że coś, co miało trwać całe życie, trwa tak naprawdę tylko dopóki ktoś się nie rozmyśli, a nie dopóki śmierć nas nie rozłączy. I ta trójka działa w ogóle stabilizująco, bo to jest ciekawe. Jak ktoś śledzi politykę bardzo uważnie, to wie o tym, że Jacek Kurski i Zbigniew Ziobro się nie lubią. Personalnie. To znaczy, kiedy w 2014 roku Ziobro i Kurski przegrali wybory do Europarlamentu, zresztą minimalnie, i nie zdobyli mandatów europosłów, to zaczęły się publiczne wymiany złośliwości. Łącznie z tym, że Jacek Kurski sugerował, że przez poprzednie lata musiał zmieniać pieluchy Zbigniowe w Ziobrze, który był po prostu rozhistoryzowanym Bachorem. Kiedy. Jacek Kurski postanowił wrócić na łono partii matki dla stać się no to nie jest za mocno powiedziane, bo to jest tak naprawdę, oddaje to dobrze podnóżkiem Jarosława Kaczyńskiego, czyli człowiekiem, który będzie spełniał każdą jego zachciankę. To właśnie ta relacja Czyli że panowie się nie lubili, była bardzo uwypuklona. I teraz ten tryumfirat kobiecy to jest to, co właśnie powiedziałem wcześniej, czyli relacja Patrycji Koteckiej z e, panią Klimek Kurską, to jest właśnie, Joanną Klimek Kurską, to jest właśnie to, co doprowadziło do tego, że panowie znowu stali się sojusznikami. Te kobiety są dużo mądrzejsze niż ich faceci. One dokładnie wiedziały, że sojusz Kurskiego z Ziobrą uczyni silniejszym obu tych graczy. No i dlatego postanowiły, ja to tak mówię obrazowo, pojeździć wywrotkami, czyli takimi ciężarówkami, które coś tam przesypują pomiędzy jednymi okopami, żeby zasypać jedną okopy i zasypać drugie okopy. To jest właśnie to, co one zrobiły. Dzisiaj. To właśnie one kreują politykę medialną. To jest też e, taki powód, dla którego próbują, próbuje PiS, próbował i będzie próbował zamknąć e, TVN. W tym sensie, że uniemożliwić TVN-owi e, nadawanie i publikowanie swojej narracji. Dlatego, że już dzisiaj e, TVP. Jako taka otwarta jaczejka propagandowa i właśnie Polsat, który bardzo inteligentnie, bo to jest ukłon w stronę pani Doroty Gawrylu, która nie jest tempem propagandistą, bo ja, Jacek Kurski też nie jest w sumie tempem propagandistą, on po prostu uznał, że tempa propaganda jest najskuteczniejsza w, w, że tak powiem, w tworzeniu i w meblowaniu ludzkich umysłów. Że to jest po prostu najprostsze i najskuteczniejsze. Gdyby Jacek Kurski wiedział o tym, że taka bardziej wyrafinowana forma manipulowania ludzkimi umysłami jest bardziej skuteczna, proszę mi wierzyć, Jacek Kurski od razu by to zmienił. Więc mamy te trzy kobiety: czyli właśnie mamy panią Dorotę Gawrylok, mamy panią Patrycję Kotecką, Ziobro, i mamy Janę, Janę Klimek-Kurską. I to jest taki triumvirat, który dzisiaj, poza obecnym środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego, stanowi bardzo ważny punkt odniesienia przede wszystkim medialnego, dlatego że zarówno Gawryluk, jak i Kotecka Ziobro doskonale znają się na mediach. Mają swoje znajomości, mają swoich dziennikarzy. Są to bardzo inteligentne, czasami nawet urocze kobiety. Jest im dużo prościej realizować pewną politykę. To było doskonale widziane, w, widoczne w momencie, kiedy Wirtualna Polska, taki portal, który jest prywatny, uwikłał się we, właśnie we współpracę z PR-owcami Zbigniewa Ziobro. Tam oczywiście nazwisko Patrycji Koteckiej nie padło. Ceną którą zapłacił szef portalu Tomasz Machała, to była oczywiście głowa za ujawnienie takich właśnie nieformalnych związków promocji, niepromocji. Natomiast za tym wszystkim i za tą właśnie kreacją i za tą współpracą stała Patrycja Kotecka. I ona potrafi właśnie połączyć, bo to robi Jacek Kurski. Jacek Kurski po prostu atakuje wrogów PiSu, Robi to w sposób brutalny, nieprawdziwy, w ogóle się niczym nie przejmuje, po prostu drukuje wszystko jak leci. Patrycja Kotecka stara się to samo osiągnąć właśnie takimi metodami, no bo jeżeli kogoś zaatakuje telewizja publiczna, to wszyscy wiemy o tym, że taka jest wola prezesa i ta jest wola PiSu. Ale jeżeli ktoś zostaje zaatakowany przez niezależne media, te niezależne media powtarzają jakąś narrację, no to już jest dużo trudniej zrozumieć, wyczuć tego typu działanie. I to jest właśnie działanie, sukces, sukces kreacji Patrycji kotewskiej, ponieważ ona przez to, że była przez naście lat dziennikarką, niezłą dziennikarką, to powiedzmy sobie, to nie jest tylko piękna kobieta, to jest też przede wszystkim bardzo bystra kobieta, i wszyscy mogą się zastanowić teraz, co on robi przez Zbyszku ziobrze. No robi to, że no, z Ziobrą ma po prostu władzę, a jak wiadomo, jest to chyba jeden z najsilniejszych afrodyzjaków w historii. I teraz ten triumvirat dzisiaj to jest główne zaplecze Zbigniewa Ziobry, ponieważ wszyscy w PiSie, i to musimy sobie otwarcie powiedzieć, mają świadomość tego, że Jarosław Kaczyński się kończy, nie wiadomo, czy on się skończy w tym roku, czy za w drugim, czy za trzy lata, czy za pięć, ale wiadomo, że biologia ma swoje nieuniknione prawa, i dzisiaj to, że Zbigniew Ziobro chciałby być, to zresztą mówiłem w poprzednich filmach, następcą Jarosława Kaczyńskiego. To jego najsilniejszym atutem jest nie tylko żona, ale właśnie ten triumvirat, która żona stworzyła. Trzy kobiety. Powtórzmy to jeszcze raz. Kotecka, Dorota Gawryluk, Joanna Kurska, Klimek Kurska. To jest właśnie to są te kobiety, które za kulis dzisiaj rządzą polską polityką i polskimi mediami. Dziękuję uprzejmie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to poproszę łapkę do góry i subskrypcję kanału. Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.